Cześć, tu Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 14 lekcji rachunku prawdopodobieństwa. Dzisiejszy temat to charakterystyki liczbowe zmiennej losowej typu skokowego, część pierwsza. Niestety tych charakterystyk liczbowych, niestety albo stety, jest dosyć dużo i w jednym materiale nie da się tego wszystkiego zrobić, bo byłby on naprawdę ogromny, więc dzisiaj zrobię takie najbardziej podstawowe statystyki, a następnym razem omówimy po prostu resztę. Przejdźmy zatem do planu działania. W pierwszej kolejności powiem Wam, co to są charakterystyki liczbowe zmiennej losowej i w jaki sposób je dzielimy. Potem przejdziemy do wartości oczekiwanej, do własności wartości oczekiwanej, do wariancji zmiennej losowej, do własności wariancji. Potem powiemy sobie, co to jest odchylenie standardowe, co to jest kwantyl rzędu P, w tym mediana. Do tych wszystkich działów od 2 do 7 zrobimy po przykładziku. Potem zrobimy jakieś zadanka wspólnie, potem tradycyjnie zostawię Wam zadania do samodzielnego rozwiązania plus wskazówki i odpowiedzi do zadań, żebyście mogli sprawdzić Wasze rozwiązania. Ok, zatem do dzieła. W celu scharakteryzowania zmiennej losowej przyporządkowuje się jej pewne liczby charakteryzujące ją pod różnymi względami, na przykład wartości najbardziej prawdopodobnej, albo rozrzutu jej wartości, albo kształtu histogramu. Tak, czyli te wartości liczbowe coś są nam w stanie powiedzieć o naszej zmiennej. Liczby te nazywamy charakterystykami liczbowymi zmiennej losowej lub jej rozkładu. Tak, to choć ja będę mówiła charakterystyki liczbowe zmiennej losowej po prostu. I teraz tak, co one mierzą, na co wskazują? Mogą wskazywać na położenie i tutaj mamy wartość oczekiwaną, mamy medianę i kwantyl rzędu P. Mogą wskazywać na rozrzut, i tutaj mamy wariancję oraz odchylenie standardowe. Na asymetrię i skupienie, tutaj mamy współczynnik asymetrii, inaczej skośności, i współczynnik skupienia, inaczej kurtozę. O tych dwóch dzisiaj nie będę mówiła. Potem mamy modę dominantę, o której dzisiaj też nie będę mówiła. Dzisiaj będę mówiła o tych pierwszych dwóch punktach. A następnym razem powiemy sobie o trzecim i czwartym. Niech x będzie zmienną losową typu skokowego o zbiorze punktów skokowych Sx i funkcji rozkładu prawdopodobieństwa P danej za pomocą tabelki. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Wartość oczekiwana jest wówczas liczona ze wzoru. To jest Ex, tak, wartość oczekiwana. To się równa suma, tak, po wszystkich punktach xi ze zbioru Sx. Sx sumujemy xi razy pi, czyli mnożymy xi razy odpowiadające mu prawdopodobieństwo, tak, i wszystkie te wartości sumujemy. I ta suma daje nam właśnie wartość oczekiwaną. Warunek jest tylko taki, że ten tutaj szereg, który widzicie, musi być bezwzględnie zbieżny. No i tutaj taka malutka uwaga, tak, gdyby ten szereg nie był bezwzględnie zbieżny, a tak się może w niektórych przypadkach zdarzyć, wówczas wartość oczekiwana może nie istnieć, tak. To są takie dosyć trudniejsze przykłady, aby ona nie istniała. W tej prezentacji wszystkie wartości oczekiwane istnieją, więc ich wartości będziemy w stanie policzyć, ale miejcie to na uwadze, tak, że mogą istnieć zmienne losowe, które wartości oczekiwanej mogą po prostu nie mieć. Teraz zróbmy przykładzik. Zmienna losowa x ma funkcję rozkładu prawdopodobieństwa określoną tabelką, taką jak tutaj widzimy, i mamy wyznaczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej x. Korzystamy ze wzoru, jaki był podany w twierdzeniu, czyli co to znaczy, tak? Czyli mnożymy xi razy pi, czyli minus 2 razy 0,1 plus, potem idziemy tutaj, minus 1 razy 0,2 plus, potem idziemy tu, 0 razy 0,3 plus, 2 razy 0,2 plus, 3 razy 0,2, tak? To jest to, co powiedziałam. I teraz to wystarczy po prostu wklepać w kalkulatorek albo obliczyć w pamięci, jak to woli. I otrzymana na końcu liczba jest poszukiwaną wartością oczekiwaną, tak? Czyli wartość oczekiwana dla tej zmiennej losowej jest równa 6 dziesiątych. Jak widzimy, obliczanie wartości oczekiwanej nie jest trudne, jednak wymaga wielu takich drobnych obliczeń, tak? Wielu mnożeń i dodawań i można bardzo łatwo się pomylić, tak? Więc warto sobie te obliczenia
na spokojnie sprawdzić dwa razy, albo raz policzyć w pamięci, sprawdzić kalkulatorem, tak żeby nie zrobić błędu. Tym bardziej, że ta wartość oczekiwana będzie wykorzystywana za chwilę w wariancji. Więc jeżeli pomylicie się tutaj, czyli tu będziecie mieli błąd, no to siłą rzeczy policzona wariancja, która od tej wartości będzie zależeć, również będzie błędna, tak? Dobra, wartość oczekiwana ma kilka ciekawych własności i warto te własności zapamiętać. Niech ABC będą stałymi względem omega, czyli względem zdarzenia elementarnego, oraz niech x, y będą zmiennymi losowymi. I wartość oczekiwana ma następujące własności. Wartość oczekiwana ze stałej to jest ta stała. Wartość oczekiwana z ax to jest a razy wartość oczekiwana x. Wartość oczekiwana x plus b to jest wartość oczekiwana x plus b. Wartość oczekiwana x minus ex to jest 0. Z tej własności chyba dzisiaj w ogóle nie będziemy korzystali. Wartość oczekiwana z sumy zmiennych x, y to jest suma wartości oczekiwanych zmiennej x i zmiennej y. Wartość oczekiwana iloczynu zmiennych losowych y to jest iloczyn wartości oczekiwanych przy założeniu, że te zmienne są niezależne. I ostatnia rzecz, jeśli macie nową zmienną losową, która jest funkcją zmiennej losowej x, no to jej wartość oczekiwaną możecie wyznaczyć jako sumę po xi należącym do sx, g od xi, xi razy pi. Tak możecie skorzystać z tego wzoru. Możecie, jeśli da radę, skorzystać z własności. Możecie również najpierw wyznaczyć sobie rozkład zmiennej losowej u, a dopiero potem z tego rozkładu policzyć wartość oczekiwaną, tak jak to zrobiliśmy przed chwilą dla x. Tak? Czyli możecie to zrobić na kilka sposobów. Ok, zobaczmy, jak te własności pracują w praktyce. Zmienna losowa x ma funkcję rozkładu prawdopodobieństwa określoną tabelką. Jak widzicie, ta tabelka jest dokładnie taka sama, tak? Czyli pracujemy na jednym przykładzie cały czas. I mamy wyznaczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej u danej jako 2x plus 5. Tak, z poprzedniego zadania wiemy, że ex to jest 0,6, więc to sobie po prostu przepisujemy. Z tym nie musimy nic robić, to po prostu wiemy. Czyli eu, no to jest wartość oczekiwana i zamiast u wstawiamy to, czyli 2x plus 5. Teraz możemy to rozbić jako tą sumę, tak jako sumę wartości oczekiwanych. To będzie e od 2x plus e od 5. Teraz wiemy, że e 2x to będzie 2, wartość oczekiwana x. A wartość oczekiwana ze stałej to jest ta stała, czyli wartość oczekiwana z 5 da nam 5. Teraz już w miejsce x musimy wstawić tylko 0,6, czyli mamy 2 razy 0,6 plus 5. Tak, po dodaniu otrzymujemy wynik 6,2. Więc jak widzimy, korzystanie z tych własności jest dosyć łatwe, tylko trzeba te własności znać. Ok, teraz przejdźmy do wariancji. Tak samo, tak, x jest zmienną losową typu skokowego, tak, o zbiorze punktów skokowych Sx i funkcji prawdopodobieństwa p. Wariancja dana jest wzorem. D kwadrat x to się równa wartość oczekiwana z x minus ex do kwadratu. Tak, i teraz dla zmiany losowej typu skokowego ten wzór przyjmuje postać, tak, d kwadrat x to jest suma po wszystkich xi należących do Sx, xi minus ex do kwadratu razy pi. Zaraz zobaczymy, jak ten wzór pracuje w zadaniu. Tutaj tylko taka uwaga. Po pierwsze, d kwadrat x jest zawsze liczbą nieujemną. Jeśli by wam gdziekolwiek w obliczeniach wyszła liczba ujemna, to znaczy się, że popełniliście błąd. D kwadrat x jest zawsze nieujemne. Druga uwaga jest taka, że możecie spotkać inne oznaczenie. Ja używam oznaczenia d kwadrat x, ale później, jak będzie na przykład rozkład normalny i takie rzeczy, przerzucę się na to oznaczenie, bo ono jest krótsze, tak, na sigma do kwadratu. Tak, ale te dwa oznaczenia funkcjonują w literaturze i po prostu oznaczają dokładnie to samo. Dobra, teraz zobaczmy zadanko. Mamy dokładnie tą samą zmienną, tak, tą samą tabelkę i mamy teraz obliczyć wariancję. Ten wzór tam był dosyć duży, więc nie da rady go tak policzyć w pamięci od razu. Tego typu wzory rozbija się, korzystając z takiej tabelki pomocniczej. Tabelka pomocnicza wygląda tak. Najpierw sobie przepisuję xi, potem pi, potem piszę sobie xi minus ex, potem piszę xi minus ex do kwadratu, a potem jeszcze to muszę pomnożyć razy pi.
I interesuje mnie ta ostatnia kolumna, bo suma tej ostatniej kolumny będzie właśnie szukaną wariancją. Więc tak naprawdę te kolumny tutaj buduję pod to, żeby otrzymać ten wzór, żeby było mi jak najprościej policzyć ten wzór. X i przepisuję stąd, tak jak widzimy. P i przepisuję jako dolny wiersz z tego. I teraz tutaj X i pomniejszam o 0,6. Tak, czyli mamy minus 2,6, minus 1,6, minus 0,6, 1,4 i 2,4. Następnie widzimy, że ta kolumna, to jest po prostu ta podniesiona do kwadratu. Więc tutaj wszystkie liczby są podniesione do kwadratu. A następnie ta kolumna jest otrzymywana z tej kolumny razy PI. Czyli mamy 6,76 razy 0,1, to jest ta wartość. 2,56 razy 0,2 i to jest ta wartość. 0,36 razy 0,3 i to jest ta wartość. 1,96 razy 0,2 i to jest ta wartość. I 5,76 razy 0,2 to jest ta wartość. I teraz wszystkie te liczby sumuję, te tutaj, co są na czerwono. I ta suma to jest poszukiwana nasza wariancja. Tak? Czyli wariancja to jest 2,84. Ten sposób to jest sposób z definicji. I jak widzicie, jest on generatorem, potencjalnym generatorem błędów, tak? Bo musicie budować tabelkę pomocniczą, musicie tutaj wykonywać dużo takich drobnych obliczeń i naprawdę nie trudno o pomyłkę. Za chwilkę, kiedy poznamy własności wariancji, poznacie drugi sposób na obliczenie wariancji, który będzie troszeczkę łatwiejszy, tak? Mniej takich będzie obliczeń i nie będzie wymagana taka tabelka. Aczkolwiek z definicji tak to się robi. I niezależnie od sposobu, jakiego użyjecie do policzenia wariancji, wynik na końcu musi być taki sam. Własności wariancji. I znowu mamy ABC stałe względem zdarzenia elementarnego. X, Y są zmiennymi losowymi. Tak, po pierwsze to już to, co powiedziałam, tak, wariancja jest liczbą nieujemną zawsze, niezależnie od zmiennej losowej. To jest zawsze liczba nieujemna. Po drugie, wariancja ze stałej jest równa 0. Widzimy, że ta własność mocno się różni od własności wartości oczekiwanej dla stałej, tak? Więc musicie pamiętać tamte własności i pamiętać te własności i jeszcze pamiętać, że one są różne, tak? Że nie przenoszą się tak po prostu. Potem wariancja z ax to jest a kwadrat wariancja z x. Wariancja z x plus b to jest wariancja z x. Potem mamy wariancję sumy bądź różnicy zmiennych, obojętnie. To jest suma wariancji przy założeniu, że x, y są niezależne. Czyli nieważne, czy tutaj będziecie mieli sumę czy różnicę zmiennych, tak zawsze tutaj na końcu wyjdzie suma. Tak, tutaj nie ma błędu, tak mówię od razu, żebyście nie byli zaskoczeni. Tak, tu byłby minus, to i tak po tej stronie pojawi się plus. I ten wzorek, o którym mówiłam, tak, wariancja x może być policzona jako ex do kwadratu minus ex do kwadratu, tak? Tutaj widzicie, że kwadrat jest przy x, a tutaj widzicie, że do kwadratu jest wzięta cała wartość oczekiwana. I to ex kwadrat, gdzie kwadrat jest przy x, liczymy ze wzoru. To jest suma po wszystkich xi ze zbioru sx, xi do kwadratu razy pi, tak? Czyli coś dużo prostszego do policzenia. Przejdźmy zatem do przykładu. Znowu mamy tą samą zmienną losową, tak, o tej samej funkcji prawdopodobieństwa i mamy tym razem zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze mamy obliczyć wariancję zmiennej losowej x, korzystając z własności wariancji, a nie z definicji, a po drugie mamy obliczyć wariancję zmiennej losowej u, tak, danej jako 2x plus 5. Tak, czyli mamy skorzystać z tego wzoru. No to z zadania pierwszego pamiętamy, że wartość oczekiwana x było 0,6, tak? Czyli już mamy tą wartość. Potrzebujemy teraz policzyć e x do kwadratu, tak? Gdzie kwadrat jest przy x. No to bierzemy wtedy tutaj te wartości do kwadratu. Czyli to jest minus 2 do kwadratu razy 0,1 plus minus 1 do kwadratu razy 0,2 plus 0 do kwadratu razy 0,3 plus 2 do kwadratu razy 0,2 plus 3 do kwadratu razy 0,2. Po policzeniu tego otrzymujemy, że to jest 3,2. No i teraz stawiamy wszystko do wzoru, czyli d kwadrat x to jest ax do kwadratu, czyli 3,2, minus ex i całość do kwadratu, czyli minus 0,6 do kwadratu. Otrzymujemy, że to jest 2,84.
i widzimy, że otrzymaliśmy dokładnie tą samą wartość, co w poprzednim zadaniu. I tak być musi. Ale zobaczcie, że to zadanie obliczeniowo było dużo łatwiejsze. Nie musiałam budować żadnej pomocniczej tabelki, a ich obliczenia były krótsze, tak? Było ich mniej. Więc ten sposób na ogół jest szybszy. Aczkolwiek no, oba są poprawne i dadzą ten sam wynik. Oto teraz zobaczmy, jak działają własności wariancji przy liczeniu d kwadrat u. D kwadrat u to jest d kwadrat 2x plus 5. No to jest d kwadrat 2x plus d kwadrat 5. No i tutaj pamiętamy, że d kwadrat z liczby stałej to jest 0. A z kolei jak mamy d kwadrat 2x i chcemy tą dwójkę wyciągnąć przed d kwadrat, to musimy ją wyciągnąć z kwadratem, czyli to będzie 4d kwadrat x plus 0. Tak, czyli to będzie 4 razy 2,84, czyli w sumie 11,36. Więc widzimy, że te własności wariancji również ładnie działają, aczkolwiek trzeba je pamiętać i są troszeczkę inne niż własności wartości oczekiwanej, więc musicie je rozróżniać i nie mogą one Wam się mylić. Odchylenie standardowe to jest nic innego jak pierwiastek z wariancji. Tak, inne oznaczenie to jest sigma. Odchylenie standardowe mówi nam o tym, jak duży rozrzut jest danych od naszej wartości oczekiwanej. Im ta liczba jest większa, tym ten rozrzut danych jest większy. Im jest mniejsza, tym te dane bardziej się skupiają w okolicach wartości oczekiwanej. Tak to mniej więcej wygląda. No i policzmy sobie odchylenie standardowe dla naszego przykładziku. Oto policzyliśmy wariancję, tak? To jest 2,84, więc odchylenie standardowe to jest pierwiastek z tej liczby, czyli w przybliżeniu 1,69. Więc widzimy, że jeżeli mamy już wariancję, no to odchylenie standardowe mamy za darmo. Normalnie byście musieli policzyć najpierw wartość oczekiwaną, potem ex kwadrat, tak, gdzie kwadrat jest przy x, potem policzyć dopiero wariancję i dopiero odchylenie standardowe. Tak? Czyli robiąc tak to polecenie od zera, musielibyście parę rzeczy po drodze policzyć, ale my korzystamy z tego, że od początku pracujemy na tym samym przykładzie i już pewne rzeczy mamy policzone. Teraz przejdźmy do kwantyli rzędu p. Omówione wcześniejsze charakterystyki liczbowe, czyli wartość oczekiwana, wariancja oraz odchylenie standardowe, do swojego wyznaczenia potrzebowały jedynie funkcji rozkładu prawdopodobieństwa zmiany losowej x. Z kolei kwantyle wyznaczamy w oparciu o dystrybuantę. Z kolei dystrybuantę umiemy już wyznaczyć i nie stanowi dla nas problemu. Co fajniejsze, te kwantyle można bardzo ładnie wyznaczyć, korzystając z rysunku dystrybuanty i wtedy zupełnie nie trzeba nic liczyć. Zaraz Wam to wszystko pokażę. A teraz najpierw definicja. Kwantylem rzędu p, gdzie p jest pomiędzy 0 a 1, tak, zmiennej losowej x, nazywamy liczbę xp, która spełnia nierówność, tak, czyli wartość dystrybuanty dla tej liczby xp jest mniejsza bądź równa od p, a to jest mniejsze bądź równo od wartości dystrybuanty, tak, tej granicznej, tak, czyli to jest granica prawostronna z dystrybuanty przy x dążącym do xp, tak, z plusikiem. Kiedy nałożymy na to definicję dystrybuanty zmiennej losowej skokowej, tak, typu skokowego, to nasz warunek przyjmie taką postać, tak, czyli to jest taka liczba xp, dla której suma xi mniejsze niż xp pi jest mniejsze bądź równe niż p, a to jest mniejsze niż równe niż suma xi mniejsze bądź równe niż xp pi, tak, czyli to mamy rozpisane dystrybuanty. I tutaj ciekawostka. Może istnieć cały przedział kwantyli tego samego rzędu, tak? Czyli kwantyl nie musi być jedną wartością, tak? Może być całym przedziałem. I takie przykłady również zobaczymy. Teraz idąc dalej, co to jest mediana? Mediana to jest nic innego jak kwantyl rzędu P1/2. Oznaczamy ją symbolem ME. I jeszcze dwa kwantyle zasługują na uwagę. Kwantyle rzędu P równa 1/4 i P3/4. Nazywa się kwartylami rzędu 1 i 3, przy czym mediana, tak, omówiona chwilę wyżej, jest kwartylem rzędu 2. Czyli kwartyl rzędu 1, 2 i 3, tak, mają swoje oddzielne nazwy, tak. Możemy powiedzieć, że to jest kwantyl mediana, to jest kwantyl rzędu 1/2, albo że to jest kwartyl rzędu 2. Tak, to są synonimy. Dobra, zróbmy jakiś przykład. Znowu mamy naszą tabeleczkę, tak, czyli naszą funkcję.
i naszą zmienną losową i mamy wyznaczyć medianę oraz kwanty rzędu 80. Najpierw wyznaczamy dystrybuantę. Już umiemy to zrobić, tak? Wiemy, że te punkty nam tną oś rzeczywistą i otrzymujemy przedziały od minus nieskończoności do minus 2, od minus 2 do minus 1, od minus 1 do 0, od 0 do 2, od 2 do 3 i od 3 do nieskończoności. Pamiętamy, że w pierwszym zawsze wpisujemy 0, potem mamy 0, 1, potem mamy sumę tych dwóch, czyli 0, 3, potem mamy sumę tych trzech, czyli 0, 6, potem sumę tych czterech, 0, 8 i sumę wszystkich, suma wszystkich musi nam dać 1. I teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda na rysunku. Mediana jest równa 0 i teraz zobaczmy, skąd to wynika. Tutaj na czarno mamy naszą dystrybuantę, czyli nasze mamy schodki. Teraz, żeby wyznaczyć medianę, musicie narysować tą pomarańczową linię, tak? Y równa się 0,5, tak? Ponieważ to jest mediana. Następnie, idąc wzdłuż tej linii, patrzycie, gdzie jest miejsce, w którym macie dystrybuantę pod kreską, a za chwilę macie ją nad pomarańczową kreską. Idę, o, i to jest ten punkt. I wówczas ten punkt rzutuje sobie na oś X i w tym miejscu mam medianę, tak? Czyli mediana jest równa 0. Teraz zobaczymy sobie ten kwantyl rzędu 0,8. Jak widzimy, w odpowiedzi mam podane, że to jest cały przedział 2,3. Teraz rysuję sobie pomarańczową kreskę na poziomie 0,8. I znowu szukam tych miejsc, gdzie mam dystrybuantę pod kreską, a za chwilę nad kreską. O, i tu widzimy coś ciekawego. Kawałek dystrybuanty nam się pokrył z pomarańczową kreską. Więc bierzemy koniec tego odcinka, który nam się pokrył. Jeden, koniec drugi. Oba rzutujemy na oś X i wtedy kwantylem tego rzędu jest cały ten przedział łącznie z końcami, czyli od 2 do 3, tak razem z dwójką i trójką. I tak wygląda wyznaczanie tych kwantyli, tak? Czy warto sobie zrobić rysuneczek, potem rysujecie prostą na określonej wysokości i macie tylko dwa możliwe przypadki. Albo ta prosta, tak jak w przypadku mediany, nie pokryła się z wykresem, więc wtedy szukacie miejsca, w którym dystrybuanta przeskakuje jakby nad tą pomarańczową kreską i wtedy ten punkt, nad którym następuje ten skok, to jest szukany kwantyl. Druga opcja jest taka, że kawałek Wam się pokryje i wtedy rzutujecie oba końce i kwantylem danego rzędu jest cały przedział łącznie z końcami. Więc mam nadzieję, że to jest dosyć łatwe. Dobra, teorię mamy omówioną. Przykłady mamy zrobione, pora zrobić kilka zadanek, żeby utrwalić sobie omawiany materiał. Zmienna losowa ma funkcję składu prawdopodobieństwa daną tabelką, tak jak widzimy. I teraz mamy wyznaczyć wartość oczekiwaną, wariancję, odchylenie standardowe i medianę. Więc lecimy. Wartość oczekiwana 0 razy 0,2 plus 1 razy 0,1 plus 2 razy 0,1 plus 3 razy 0,3 plus 4 razy 0,3. Kalkulator powiedział, że to jest 2,4. Wierzymy mu. Następnie liczymy ex kwadrat, czyli podnosimy xi do kwadratu. Czyli to jest 0 kwadrat razy 0,2, 1 kwadrat razy 0,1, plus 2 kwadrat razy 0,1, plus 3 kwadrat razy 0,3, plus 4 kwadrat razy 0,3 i wyszło, że to jest 8. Teraz liczymy wariancję jako wartość ex kwadrat, czyli 8, minus wartość oczekiwana do kwadratu, czyli 2,4 do kwadratu. Otrzymujemy, że to jest 2,24. Odchylenie standardowe to jest pierwiastek z wariancji, czyli w przybliżeniu 1,5. Żeby wyznaczyć medianę, potrzebujemy najpierw wyznaczyć sobie dystrybuantę. Oczywiście umiemy już to zrobić, tak? Pamiętajmy, że nasze przedziały powstają w oparciu o te punkty tutaj. I że prawy końce domykamy. Mamy od minus nieskończoności do 0, od 0 do 1, od 1 do 2, od 2 do 3, od 3 do 4 i od 4 do nieskończoności. W pierwszej kratce jest zawsze 0, potem mamy 0,2, potem sumę tych dwóch 0,3, 0,4, 0,7 i sumę wszystkich, czyli jedyneczkę. Następnie rysujemy sobie tą dystrybuantę w układzie współrzędnych, tak jak tutaj widzicie. Rysujemy pomarańczową kreskę na poziomie 0,5, ponieważ to jest mediana. Widzimy, że nasza pomarańczowa kreska nie pokrywa się nigdzie z dystrybuantą. W związku z tym szukamy miejsca, w którym nasza dystrybuanta przeskakuje nad naszą kreską. Czyli to się dzieje w tym miejscu. Więc ten punkcik sobie rzutujemy na oś X
i otrzymujemy tutaj medianę, czyli widzimy, że mediana jest równa 3. Teraz zobaczmy sobie jeszcze raz własności, jak działają. Mamy zmianę osobową u określoną jako 3x minus 2y, gdzie x, y są niezależne, ex jest równe minus 3, ey jest równe 4, wariancja x jest równa 0,5 i wariancja y jest równe 2, a naszym celem jest wyznaczenie wartości oczekiwanej i wariancji zmiennej u. Więc robimy to. EU to się równa wartość oczekiwana z 3x minus 2y. Wartość oczekiwana jest liniowa, więc to będzie 3ex minus 2ey. W miejsce ex stawiam minus 3, w miejsce ey stawiam 4 i otrzymuję, że to jest minus 9 minus 8, czyli minus 17. I teraz wariancję uliczymy, to jest d kwadrat 3x minus 2y. Pamiętamy, że jeśli tu był minus, to i tak wyjdzie nam plus. A te liczby wychodzą przed wariancję, ale z kwadratami, czyli to będzie 9 d kwadrat x plus 4 d kwadrat y. Zamiast d kwadrat x wpisuję połówkę, a zamiast d kwadrat y wpisuję dwójkę. Tak zgodnie z tymi danymi, które mam w treści zadania. Czyli otrzymuję, że to jest 4,5 plus 8, czyli w sumie 12,5. Te zadania, które robiliśmy do tej pory, tak, dawały nam gotowe rozkłady albo gotowe wartości. Często zadanie może wyglądać w ten sposób, że mamy treść zadania i nie mamy rozkładu podanego w sposób bezpośredni. Tak, czyli z tym zadaniem się spotkaliście. Obsługa działa alt-relijskiego, ma 3 pociski. Prawdopodobieństwo trafienia do celu w danych warunkach jednym pociskiem jest równe 0,7. Strzelanie kończy się z chwilą trafienia lub wyczerpania się pocisków. I wyznacz przeciętną liczbę oddanych strzałów. Tak, wartość oczekiwana nosi też nazwę wartości przeciętnej, tak? To są dwie nazwy na to samo, więc tutaj chodzi o wartość oczekiwaną. Więc najpierw sobie musimy zbudować funkcję rozkładu prawdopodobieństwa. Tak, skoro strzelanie kończy się z chwilą trafienia lub z chwilą wyczerpania pocisków, więc możemy oddać 1, 2 lub 3 strzały. Dla każdego z trzech strzałów musimy sobie policzyć prawdopodobieństwo. Jakie jest prawdopodobieństwo, że trafiono za pierwszym razem? 0,7. Prawdopodobieństwo, że trafiono za drugim razem, no to za pierwszym razem spudłowano, za drugim trafiono, tak? Czyli mamy 0,21. I prawdopodobieństwo, że oddano 3 strzały, no to za pierwszym spudłowano, za drugim spudłowano, za trzecim trafiono lub wszystkie 3 zostały spudłowane, tak? Ale no skończyły nam się pociski, tak? I po sumowaniu mamy wartości 0,7, 0,21 i tutaj mamy 0,09. Jak widzimy, kiedy szybko je do siebie dodamy, otrzymujemy jedyneczkę, czyli to, co obliczyliśmy, rzeczywiście daje nam funkcję prawdopodobieństwa, którą możemy zapisać w takiej tabeleczce. No i teraz liczymy wartość oczekiwaną z tego. 1 razy 0,7 plus 2 razy 0,21 plus 3 razy 0,09, czyli widzimy, że średnio oddano 1,39 strzału, tak? Czyli no, generalnie strzelano najczęściej 1 albo 2 razy. Tak, wiadomo, że nie można 1,39 razy strzelić, bo co by to oznaczało, tak? Często te wartości liczbowe mogą być niekoniecznie takie zgodne z intuicją, tak? Ale no, takie wychodzą, nic na to nie poradzimy. Ok, i teraz Wam pokażę jeden przykład ciekawszy, tak, bo do tej pory te przykłady, które mieliśmy, opierały się o to, że nasza zmienna losowa miała ilość punktów skokowych, tak, równą jakiejś określonej liczbie, tak, skończoną, a może być przeliczalna. I zróbmy sobie taki jeden przykładzik. Zmienna losowa K ma punkty skokowe 2 do K tej, które przyjmuje z prawdopodobieństwami. Tak, 4 razy 1 piąta do K, gdzie K się zmienia 1, 2 i tak dalej, tak? Czyli mamy tych punktów przeliczalnie wiele. I mamy obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej K. Oto liczymy. Wartość oczekiwana, ponieważ tych punktów mamy nieskończenie tutaj wiele, przeliczalną ilość, to jest suma od K równego 1 do nieskończoności. 2 do K razy to prawdopodobieństwo, tak? Czyli 4 razy 1 piąta do K. Czwórka nie zależy od K, więc może wyjść przed sumę. A to 2 do k tej i 1 piąta do k tej mogę w jeden zapis złączyć, otrzymując, że to jest 2 piąte do k tej. Czyli mam 4 razy suma 2 piąte do k tej. Teraz tak, ta suma to jest nic innego, tylko szereg geometryczny o ilorazie q równym 2 piąte, a skoro iloraz ten q jest mniejszy od 1, więc wiemy, jak tą sumę szeregu policzyć. To jest a1, czyli 2 piąte, minus w mianowniku 1 minus 2.
Q, tak? A Q jest również 2 piąte, czyli otrzymujemy, że to jest 4 razy po uproszczeniu tego ułamka, to jest 2 trzecie, czyli w sumie 8 trzecich. No to EK kwadrat, tak? Zamiast 2 do K tej musimy wziąć 2 do K tej do kwadratu i razy prawdopodobieństwo PK, tak? Ono się nie zmienia. 4 razy 1 piąta do K tej. I znowu czwórka nie ma K, więc wyjdzie przed sumę. Z własności potęg 2K do kwadratu to jest po prostu 4 do K tej. I znowu to i to łączymy w jeden zapis. Czyli będzie po prostu 4 piąte do K tej. Czyli to jest 4 razy suma od K równego do nieskończoności, 4 piąte do K tej. I znowu jest to szereg geometryczny zbieżny o ilorazie Q równym 4 piąte, więc możemy to policzyć jako 4 piąte i w mianowniku 1 minus 4 piąte. Otrzymujemy, że to jest ta czwóreczka razy, stąd wychodzi nam również czwórka. Czyli 4 razy 4 to się równa 16. Więc wariancja to jest 16 minus 8 trzecich do kwadratu, czyli 89. Więc widzimy, że dla zmiennej losowej, która ma przeliczalny, tak, ten zbiór punktów skokowych, również takie rzeczy się liczy, ale wówczas napotkamy na obliczanie sumy, tak, szeregów, tak? I tutaj trzeba troszeczkę rzeczy wiedzieć, aby móc takie sumy obliczyć. Przede wszystkim, aby wiedzieć, kiedy taka suma szeregu w ogóle będzie istniała. Jeśli ktoś z Was miał analizę matematyczną, to na pewno takie tematy były, jak zbieżności. Więc powinniście wtedy takie doświadczenie mieć. Jeśli nie było, ja nie będę w te tematy za głęboko wchodzić. Na ogół będę korzystała z tego, co jest dosyć łatwe. Aczkolwiek, no mówię, mogą tu się pojawić sumy dużo trudniejsze niż te, które tutaj widzicie. Dobra, to jest koniec, jeśli chodzi o ilość zadań, które rozwiązujemy wspólnie. Teraz mam dla Was zadanka do samodzielnego rozwiązania. Rzucamy trzykrotnie symetryczną monetą, zmienna... oraz kwart rzędu 1, dobrze. Rzucamy trzykrotnie symetryczną monetą, zmienna losowa x przyjmuje wartość równą ilości wrzuconych orłów. Dla zmiennej losowej x wyznaczyć wartość oczekiwaną, wariancję, odchylenie standardowe, medianę oraz kwartyl rzędu 1. Kwartyl rzędu 1 to jest po prostu kwantyl rzędu 1 czwarta. Tak? Tutaj spojrzałam na tą jedynkę i tak się chwilę zastanowiłam, ale okej, wpisałam poprawnie, bo wpisałam tutaj kwartyl rzędu 1 i wszystko jest okej. Więc jak widzicie, najpierw musicie sobie wyznaczyć rozkład. Dosyć prosty ten rozkład będzie, ponieważ jest to tylko trzykrotny rzut monetą, a już tego typu rozkłady wyznaczaliśmy nieraz. A reszta to po prostu są obliczenia. Drugie zadanko to jest na wykorzystanie własności, czyli wiemy, że zmienne losowe x, y są niezależne. Wiemy, że ex to jest 2, ey to jest 1, wariancja x to jest 1, wariancja y to jest 4. I macie obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmienne losowej u równej x minus 2y. Tak, takie zadanko robiliśmy, więc po prostu robicie to tylko na innej zmiennej losowej i innych danych. Zerknijmy do odpowiedzi. Tak, to jest podany rozkład. Tak, ile orłów możemy otrzymać? 0, 1, 2 lub 3. Tutaj Wam policzyłam wszystkie wymagane rzeczy. Wyznaczyłam Wam dystrybuantę. Nie robiłam jedynie rysunku. Tak, sądzę, że są na tyle zrozumiałe, że dacie radę sobie spokojnie z tym sami. Zresztą można na to spojrzeć nawet i bez rysunku. Wartość mediana, czyli 0,5. Widzimy, że 0,5 występuje tutaj, tak, w tabelce. Więc medianą będzie cały ten przedział z dwoma końcami łącznie, tak, czyli od 1 do 2. Teraz jak popatrzymy, 0,25 nigdzie nie ma, ale 0,25 jest pomiędzy tymi dwoma liczbami. Tak, więc tym kwartylem rzędu 1 będzie po prostu jedyneczka. Więc można nawet na to odczytać, nawet patrząc na tabelkę. Tak, nie trzeba nawet rysować, ale uważam, że rysunek jest lepszy, bo widzi się to po prostu. Dobra, tutaj jak widzimy, nie ma za bardzo nawet co mówić, tak, po prostu wykorzystane są własności w pierwszym podpunkcie wartości oczekiwanej, w drugim podpunkcie wariancji. No i teraz przejdźmy do jeszcze uwag końcowych, tak, tradycyjnie podaję Wam literaturę, już która jest dobrze znana. Następnym razem, tak jak powiedziałam, omówimy sobie również charakterystyki liczbowe, ale no, następne, tak, czyli omówimy sobie ten współczynnik
asymetrii, tak, kurtozę, modę, tak, żeby mówić o współczynniku asymetrii, musimy powiedzieć, co to są momenty zwykłe rzędów wyższych, tak, tak samo jak momenty centralne, więc jest o czym mówić następnym razem. I te współczynniki, no niestety będzie się dosyć długo liczyć, tak, one wymagają tych pomocniczych tabelek, więc są dosyć upierdliwe w liczeniu, no ale trzeba się przez to przebić i chociaż raz zobaczyć, jak to wygląda. Wszystkie uwagi są mile widziane. Jeśli macie jakieś pytania, prośby, komentarze, cokolwiek, zawsze możecie zostawić w komentarzu pod tym materiałem. Na pewno się do tego odniosę. Jeśli Wam się podobał ten materiał, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z materiałami, jakie dodaję. Ten temat póki co leży, jeśli nie woła, więc nie mówię nic o nim. A na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę owocnego liczenia zadanek. Tak? Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.